Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy sobie układać kontrolki w tym nowym responsywnym trybie w Bubble. Jest taka opcja jak Align to Parent. Umożliwia nam ona umieścić w jednym z 9 pól z takiej szachownicy naszą kontrolkę w grupie lub na stronie, więc żeby to łatwiej wytłumaczyć, zróbmy sobie nową stronę, nazwijmy ją sobie test. Zróbmy upgrade tej strony do trybu responsywnego, więc upgrade responsive. Teraz w tym układzie strona oraz różne grupy, te wszystkie kontenerki po lewej stronie, które tutaj mamy, tutaj grupa, powtarzająca się grupa i tak dalej, mają takie opcje tutaj w layoutie, że możemy sobie wybrać container layout na align to parent. I to sprawia, że teraz nasza grupa, nasz kontener tutaj podzielony jest na takie 9 elementów, ma 3 kolumny i 3 wiersze i łatwiej to widać, kiedy weźmiemy sobie kontrolkę, to znaczy świeci mi się teraz na taki fioletowy kolor, gdzie mogę umieścić to. Albo w górnym lewym rogu, albo na górze środku, albo na samym środku, albo na środku na dole, albo w dolnym prawym rogu. Gdzieś w jednym z tych 9 kwadracików mogę umieścić naszą kontrolkę. Więc jak ją sobie gdzieś umieszczę i poumieszczam taki kontrolek więcej, to Bubble automatycznie będzie mi te kontrolki trzymał właśnie górny prawy róg i on cały czas trzyma mi tamtą kontrolkę. Jak sobie zmniejszam rozmiar strony, to znaczy cały czas mi trzyma Bubble tą kontrolkę tam, ale trzeba pamiętać, że jak przejdziemy sobie w responsywny układ i będziemy bardzo zwężali sobie te nasze elementy, to one w pewnym momencie najeżdżają na siebie, więc ten układ nie jest dobry też do wszystkich rozwiązań. Trzeba pamiętać, że na przykład jak już jest tak wąsko, to lepiej byłoby coś tu innego zastosować, na przykład może być layout row, żebyśmy przy wąskim takim elemencie rozrzucało nam to niżej te kontrolki, a więc musisz być świadomy, kiedy, do czego lepiej wykorzystać i testować. Ten layout do align to parent sprawdza się, kiedy robisz sobie jakąś kartę, więc na przykład robisz mniejszą grupę tutaj, więc tutaj jeszcze raz cofnijmy się, tutaj layout weźmiemy sobie na przykład właśnie row, ale tej grupy już layout weźmiemy właśnie align to parent i tutaj dobrze jest sobie umieścić tekst na samej górze albo gdzieś tutaj po lewej stronie jeden przycisk, po drugiej stronie drugi przycisk i ustawić na przykład minimalną szerokość takiej grupy na jakąś konkretną wartość. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!